Klasyczna szóstka z Adrianem Rybowiczem. Cześć Adi. Cześć Mateusz, witam. Jesteś gotowy na te 6 pytań? Trudnych bardzo. Przygotowywałem się intensywnie do tego. Ale ściągi ci nie dałem, no dobra, sprawdźmy to. Pytanie numer 1. Twój ulubiony zespół piłkarski może być, nie wiem, z PL3, może być po prostu z Polski, z zagranicy, skądkolwiek. Chelsea London. Ale jak to? No tak to, no. W kuluarach mówiłeś co innego. Nie przypominam sobie, Chelsea London. Kurczę, no patrz, zaskoczyłeś mnie troszeczkę, ale to jesteś kolejną osobą, która tutaj daje zespół z Premier League, bo... Najlepsza liga świata. Najszybsza, najbardziej waleczna? Zdecydowanie tak, najbardziej wyrównana, chociaż nasz przyjaciel Mateusz Gajewski uważa co innego. No tak, on jest tutaj fanem Bundesligi, z tego co kojarzę, natomiast no, gdzie jest Chelsea, że tak powiem, ćwierćfinały Ligi Mistrzów, wymienił dużo zespołów z Anglii, ale Chelsea tam nie widziałem. Chelsea w ćwierćfinale Ligi Europy. No tak, prawie to samo. Dobra, pytanie numer 2. Najlepszy zawodnik w PL3, oprócz ciebie i Trojcia? No tu nie będę oryginalny, Maciek Kosłowski. Chyba wygrywa czasami sam mecze, prawda? No dokładnie tak. Sędziowałeś dużo na hali, tam mecz z Kurendą o mistrzostwo. No osiołek chyba 90% planu całego zrobił osobiście. No wiesz, żeby tu nie obrażać innych zawodników Zego, bo mają bardzo silną drużynę, ale Maciek to jest sama wartość w sobie, więc... To jest 50% drużyny, że tak powiem. A u ciebie najlepszy zawodnik? Tak zmienię troszeczkę tutaj front. Kowal? No Artur Kowalczyk zdecydowanie. Najwięcej brałem w tym sezonie, z tego co kojarzę. Wczoraj, bo graliście też we wtorek, hat-tricka chyba ostrzelił. Dokładnie tak, hat-tricka w pierwszym meczu też strzelił 3 bramki, więc dzisiaj liczymy, że powtórzy to samo. No i pięknie. Dobra. Cele na ten sezon, to jest pytanie numer 3. Jakie cele ma drużyna A w sezonie wiosna 2019? Powiedzmy pierwsza szóstka, ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Widzieliśmy, że 4 drużyny mają szansę awansu, więc najpierw my skupiamy się na tym, żeby gdzieś się w tej czołówce tam zadomowić, a potem będziemy atakowali. Dzisiaj gracie bez Trojcia, który do Kopenhagi wyleciał. To wzmocnienie w sumie czy osłabienie? No nie, no zdecydowanie osłabienie. Wczoraj Robert strzelił bardzo ważną bramkę na 2-0, co ustawiło nam mecz, więc osłabienie. No dobra, zobaczymy jak sobie poradzicie bez niego. Adi, pytanie numer 4. Do jakiego zawodnika porównasz swój styl gry? No grasz chyba z tyłu, więc można kogoś wybrać. Zapraszam tutaj bliżej kamery. Michał Pazdan. Michał Pazdan, no proszę. Ale co, taki właśnie jesteś waleczny, nieustępliwy, czy o co chodzi? Drewniany i waleczny. O, ciekawe, czy Michał kiedyś zobaczy ten wywiad. Dobrze. Niezapomniany mecz w barwach drużyny A albo w barwach innej drużyny w PL3, w której grałeś? To jest już przedostatnie pytanie, także lecimy. No, drużyna A to chyba mecz z DCT, który powiedzmy wygraliśmy, dał nam szansę, znaczy awansowaliśmy dzięki temu do drugiej ligi, więc chyba to. Czyli to był mecz z wiosny 2018, tak? Dobrze kojarzę? Dokładnie tak. Bo właśnie, bo pokonaliście wtedy DCT, które też było bardzo wysokie tak naprawdę. No było drugie, my zajęliśmy trzecie miejsce, co dało nam też szansę awansu. To okej, fajnie. Fajnie, że taki mecz tutaj przytoczyłeś. Ostatnie pytanie, kończymy i uciekasz na boisko. Co gdyby nie piłka? Sędziowanie. A to dalej piłka. O. To trudne pytanie. Tutaj raz padło, że ktoś będzie zbierał znaczki, już tam nie będę wracał, bo to był Piotrek akurat. To ja może grałbym w bierki. Podwodne. Podwodne. Elektryczne. Elektryczne, może też być. Albo goliłbym Nowaka w FIFA. No i to jest jakieś zajęcie. Dobra, dzięki Adi, powodzonka na boisku. Dzięki również, pozdrawiam.